Każdy projekt na pewnym etapie rozwoju stawia przed nami różnego rodzaju wyzwania. Bez różnicy, czy chodzi o dodawanie nowych modułów, czy modyfikacje istniejących. Nie wspomnę już o sytuacji, gdy projekt przechodzi pivot bez możliwości startu od zera. Nie będę cię oszukiwał. Nie ma możliwości przewidzenia wszystkich możliwych scenariuszy, ale nie oznacza to, że nie należy próbować. Bardzo dobrze widać to w przypadku styli CSS. Tutaj bez większego wysiłku możemy dojść do punktu, gdzie wprowadzanie zmian nie będzie prostą sprawą. Ty czy ja nie jesteśmy pierwsi, którzy mieli z tym problem. Zespół Yandex, rosyjskiego odpowiednika wyszukiwarki Google, zaproponował metodologię strukturyzacji kodu CSS, który w założeniu ma ułatwić nam rozwój aplikacji, szczególnie w przypadku dużej skali. Mowa tutaj o metodologii BEM, której główne założenia mówią o tym, że aplikacja składa się z niezależnych od siebie komponentów, podzielonych na elementy, które nie mogą występować poza nimi. Ostatecznie, zarówno komponenty, jak i elementy mogą zmieniać swój wygląd i zachowanie z pomocą modyfikatorów. Inaczej mówiąc, chodzi o to, aby dowolny komponent był przygotowany w taki sposób, aby można go było wykorzystać w dowolnym miejscu czy nawet w innej aplikacji. I w tym momencie chciałbym zwrócić uwagę na to, że idea BEM to coś więcej niż styl pisania kodu CSS. Jeśli miałeś do czynienia z procesem tworzenia interfejsów na etapie designu, wiesz, że podobne założenia obowiązują również tam. Świetnym przykładem jest Material Design stworzony przez Google. Jest on wykorzystywany zarówno w webowych, jak i mobilnych aplikacjach. Material Design również określa komponenty, zawierające konkretne elementy. Zarówno komponent, jak i element mogą posiadać modyfikatory. Dostrzegasz podobieństwo? A co w przypadku frameworków takich jak React czy VJS? Tam również mamy do czynienia z komponentami, które oparte są na podobnych zasadach do tych definiowanych przez BEM. W tym momencie widzisz ideę według której tworzona jest aplikacja od momentu projektowania grafiki poprzez stylowanie aż po ostateczną implementację po stronie front czy middle endu. Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, aby tworzone komponenty były niezależne oraz mogły być wykorzystywane w dowolnym miejscu. Ma to umożliwić ich edycję bez obawy o zmianę wyglądu pozostałych lub wręcz przeciwnie, zależnie od sytuacji. Zwróć uwagę na ten przykład. Mamy tutaj listę składającą się z pojedynczych artykułów, czyli komponentów. Każdy z nich posiada elementy takie jak tytuł, opis oraz przycisk akcji. Podczas gdy elementy takie jak tytuł i opis nie mogą występować poza artykułem, tak przycisk czytaj więcej sam również jest samodzielnym komponentem, czyli mówimy tutaj o zagnieżdżeniu komponentów. Cały artykuł oraz przycisk czytaj więcej mogą być użyte w dowolnym miejscu aplikacji i zawsze będą wyglądać tak samo, o ile na ich wygląd nie wpłynie modyfikator. Myślę, że już teraz rozumiesz szerszy kontekst, który próbuję Ci przekazać. A robię to tylko dlatego, aby zmienić Twój sposób myślenia, który wpłynie nie tylko na to, w jaki sposób piszesz kod CSS, ale również na sam proces projektowania aplikacji. Szczegóły dotyczące implementacji BEM w CSS to już temat na inny materiał. Tymczasem chcę, abyś przemyślał sobie to, co teraz Ci powiedziałem. Uwierz mi, że zmiana sposobu myślenia to punkt wyjścia do wykorzystania BEM w praktyce.